Dzień dobry, czekamy. Cześć, Paulina. Dobry wieczór, scratch dobry. Dajcie znać, że jestem słyszalny, widzialny. Jeżeli widzicie zieloną flagę, to znaczy, że zaczynamy. Tak, tutaj widzę. Wzajemne powitania. Bardzo mnie to cieszy. Dobry wieczór. Dzisiaj będzie z nami na zapleczu Ania Świć, która będzie moderować. Czat będzie moderowany. Więc zaczynamy. Ania włączy czat moderowany. I mkniemy dalej. OK. My widzimy, co piszecie, a będziemy wyciągać różne rzeczy. Ewentualnie Ania będzie wam indywidualnie odpowiadać na wasze pytania, na to, co się pojawi. I przechodzimy do pracy. Cóż to dzisiaj będzie? To już za nami. OK. Zaczniemy od klasyki klasyk. Bardzo szybko. Jak być może wiecie, bardzo często różne warsztaty z programowania zaczynają się od Hello World'a. I my będziemy też dotykać tego bardzo szybko, tylko po to, żeby przejść do opowieści o szufladzie. Dzisiaj będzie troszkę o szufladzie. YouTuberzy mówią o tym Q&A, a my zrobimy to troszkę inaczej. Czyli będą pytania, będą odpowiedzi, a generalnie będzie bardzo, bardzo szufladowo. Dotkniemy też czegoś takiego technicznego w przerwie zabawy z Scratchem, czyli konta nauczycielskiego i tego, jak w łatwy sposób tworzyć klasy, studia i jak uniknąć tego, że uczniowie muszą podawać swojego maila, jeżeli chcą mieć konto na Scratchu. Można tego uniknąć i pokażę wam, jak to działa. Tak, Ania, zmiana logo. Zima idzie, trzeba się przerabiać na Mikołaja. Zajmiemy się też uproszczonym życiem uczniów. Zobaczycie, co to jest. Będzie też 10 klocków i dodatkowe warianty wokół tego. I na końcu będzie smaczek, czyli tajna grupa. Widzę po tym, jak zaczynacie do siebie mówić na czacie i siebie nawzajem pozdrawiać, że to jest już ten czas. Trzeci webinar. Troszeczkę czasu już z nami jesteście, więc myślę, że to będzie dobry moment, żeby zająć się tajną grupą, ale to na końcu. No dobrze, zaczynamy. Hello World. W Scratchu wygląda on tak, jak widzicie. Czyli słynna zielona flaga. Też witam ząbki. Bardzo mi dobrze lubię ząbki. Miło wspominam. Potem nasz duszek mówi powiedz Hello World i zatrzymujemy ten skrypt albo zatrzymujemy wszystko, bo w przypadku tej sytuacji, kiedy mamy tylko jeden przepis na działanie naszego kota, to wtedy nie ma żadnego problemu. OK. Często jest tak, że od takiego momentu możemy zacząć z uczniami, czyli zrobić krótki przepis na to, żeby nasz duch coś powiedział, działa, OK. No ale teraz zmieniliśmy na cześć webinarowcy, kod jest bardzo sympatyczny i po prostu z wami się przywitał. I jest tak, że możemy dojść do takiego momentu, w którym uczniowie powiedzą, no dobra, ale chcielibyśmy, żeby kod przywitał nas, czyli żeby przywitał użytkownika, czy żeby przywitał tą osobę, która siedzi przed komputerem i jeżeli ta osoba nazywa się tak jak ja Krzysztof, albo tak jak moderująca czat Ania, to żeby powiedział cześć Krzysztof, albo cześć Ania. Jak to robimy? Mamy w Scratchu dwa klocki, taką parę. To jest para klocków zapytaj i odpowiedź. Zapytaj, możemy tutaj swobodnie umieścić sobie to, co chcemy, jak masz na imię, jak nazywa się stolica Polski, ile jest 2 plus 2 i całe mnóstwo różnych pytań. I mamy też klocek odpowiedź. Co to jest ten klocek odpowiedź? Jak on działa? Trochę jest tak, że to jest właśnie nasza szuflada, czyli takie miejsce, w którym odpowiedź użytkownika będzie przechowana. Jakie cechy ma nasza szuflada,
która nazywa się odpowiedź Scratchu. Ta szuflada ma taką cechę, że kiedy zaczynamy nasz program, to ona albo jest pusta, jeżeli wcześniej go nie używaliśmy, albo znajduje się w niej to, co wcześniej zostało włożone przez użytkownika. Więc na przykład, jeżeli mamy tą szufladę i klikamy na zieloną flagę, to wtedy, jeżeli na tej szufladzie będzie pytanie, jak masz na imię, to otwieramy tę szufladę, wkładamy tam imię Krzysztof i zamykamy. Ono tam jest. I teraz, jeżeli ktoś inny rozpocznie program, to jak znowu otworzy szufladę, będzie pytanie, jak masz na imię, to Krzysztof zostanie usunięty, a zostanie włożone imię kogoś innego, na przykład Franka. Tak to działa. Jak można też zobrazować to dziecko? W taki sposób, że możemy zagrać w jakieś kalambury dotyczące jakichś czynności. Może być kubek i do tego kubka nauczyciel będzie wkładał jakąś czynność, na przykład czytanie, bieganie, etc. I wtedy dziecko podchodzi, wyjmuje z kubka tą zagadkę i wtedy, jak wyjmuje z kubka tą zagadkę, to wiadomo, kubek jest pusty. Jak pokaże kalambury, dzieciaki zgadują, odkłada do kubka, przychodzi następna osoba, tamto się usuwa i dodaje się coś nowego. No tak działa ta odpowiedź. To jest taka trochę szuflada. Widzę, że pojawiło się pytanie odnośnie filmów z webinarów. Mamy już filmy załadowane i pozwólcie, że na końcu webinaru damy Wam link, ok? Więc proszę o troszkę cierpliwości na samym końcu. Już wszystkie na bieżąco są wrzucane webinary i można je oglądać. Są tam też prezentacje, niezależnie od tego, czy interesuje Was Java, czy Java, czy cokolwiek innego. Tam to już będzie. No to teraz czas na to, żebym Wam udostępnił ekran i żebyśmy przeszli sobie do Scratcha i pobawili się trochę tą szufladą odpowiedzi i pobawili się też klockiem zapytaj. Więc odpalam. Tak jak i zamówiłem, na końcu webinara się dowiesz, gdzie są umieszczane wszystkie filmy. Czekajcie, próbuję odpalić Wam. Mój ekran. No dobra, mały techniczny problem z ekranem. Więc dzięki, Ania. Zrobimy tak, że ja się na chwilkę naruję i do Was wrócę, ok? Na moment. Ponieważ chcę Wam udostępnić ekran, a coś mi się tutaj zawiesiło. Wróciłem, jestem z powrotem. Jeszcze chwilę. Jeszcze moment. Czasami to troszkę trwa. Muszą się skomunikować ze sobą dwie rzeczy. Jedna to przeglądarka, a druga to taka specjalna wtyczka z ClickMeetingu.
Dzisiaj widzę, troszkę nam pod górkę działa. Okej, Monika, nie mówię, jeszcze czekam na to, aby uruchomiła się opcja dostępu do mojego ekranu. O, teraz powinno być już dobrze. Okej, widzicie mój pulpit w tej chwili. Więc przedostaliśmy się. Dzięki za cierpliwość. A technologia też uczy nas cierpliwości, ale chyba nikt tak nas nie uczy cierpliwości jak nasi uczniowie, prawda? Dobra, napiszcie na mój ekran. Ania, przepuść info. Okej, super. Dziękuję Wam bardzo. No to jesteśmy. Mamy kota, którego już bardzo dobrze znacie. Tak, sprzęt też na pewno uczy cierpliwości. Szczególnie jak się pracuje w szkole i tego sprzętu czasami nie ma z najwyższej półki. No ale przejdźmy do kota. Dwa klocki, o których mówiłem. Zapytaj i odpowiedź. Nasza para. Teraz chcemy, żeby nasz kot przywitał się z użytkownikiem. Użytkownik, zanim kot się przywita, poda swoje imię. W związku z tym już wiecie. Wchodzimy sobie w zdarzenia. Mamy zieloną flagę. Po czym dodajemy zapytanie. I zobaczcie, co się zadzieje. Kod nas zapytał. Ma wpisane tutaj pytanie po angielsku. To zmieniamy sobie pytanie na język polski. Robimy funkcję translatora Google. Jak masz na imię? I gotowe. Stop. Start. Pięknie. W tym momencie użytkownik tutaj na dole, w tym niebieskim okienku, może podać swoje imię. OK, jestem Krzysztof. No dobra, kliknąłem OK. Pytanie, gdzie znalazło się moje imię? W którym klocku? Gdzie ono jest przechowane teraz w Scratchu? Jasne, w szufladzie. Dokładnie. Bo świetnie, Iwona, powiedziałaś, że w szufladzie ze zmiennymi. Nie chciałem używać tego pojęcia jeszcze, ponieważ ono się pojawi pewnie w Scratchu zaawansowanym z Anią Jędryczko, ale tak, można powiedzieć, że odpowiedź, ten klocek to jest pewien rodzaj zmiennej i macie rację, w odpowiedzi jest moje imię. No to teraz, jak w tej szufladzie odpowiedź jest moje imię i chcę, żeby kot powitał użytkownika, no to muszę wziąć ten klocek, który odpowiada za wyświetlanie komunikatów tekstowych. Czyli wchodzę sobie w wygląd i mam tutaj powiedz hello. I odpowiedź, czyli to ukryte imię użytkownika, które zostało wpisane, umieszczam zamiast hello. Od lewej do prawej, jak się podświetli, znacie już te tajniki. Pach, razem mamy powiedz, to imię, które zostało zrobione. No to ciach, klikam. Nie zamykam jeszcze projektu, bo się bawimy. Wpisuję, jak masz na imię. Dobrze, wpiszmy Paweł. Powiedział Paweł. Ale chcielibyśmy, żeby nasz kot jeszcze się z nami przywitał. Czyli żeby nie powiedział tylko Paweł, Ania, Irena, Grażyna, Arek, Małgorzata, Gosia, Agata, Maria i tak dalej, tylko że powiedział cześć. Jeszcze będziemy Jolanta powtarzać wiele razy to dzisiaj, gdzie się wpisuje imię, więc spokojnie do tego wrócimy. Świetnie, Magda. Mam coś takiego jak połącz w Scratchu. Wchodzimy sobie w wyrażenia i tam mamy możliwość łączenia różnych rzeczy, ciągów, wartości liczbowych, ale też tego wszystkiego, co przechowujemy sobie w naszych szufladach. No to teraz nie robię, znaczy usuwam sobie słowo hello i wpisuję cześć. Robię spację i w miejscu tym drugim, world, wrzucam sobie odpowiedź. W związku z tym mam tutaj wyrażenie cześć. Co jest ważne, po cześć jest spacja, ponieważ
nasz program będzie wyświetlał wszystko to, co jeżeli byśmy zrobili cześć bez spacji, to byłoby cześć Krzysztof, nie byłoby przerwy. Cześć Paweł, nie byłoby przerwy. Dlatego ważne jest tutaj spacja i mamy też odpowiedź. I tą całość wrzucamy sobie w to miejsce, gdzie przed chwilą było nasze słowo. Już bardziej się nie da powiększyć widoku na ten moment. I teraz mamy zaimplementowane do środka naszego klocka powiedz połączenie cześć i odpowiedź. No to teraz sprawdźmy, jak to działa. Zielona flaga, pojawia się niebieskie okienko. Jak masz na imię? Ania. Tutaj na dole wpisałem, jako użytkownik zatwierdzam. I nasz kod powiedział cześć Ania. No to mamy gotowe pierwsze podejście do naszego, do naszej zabawy z pytaniem i odpowiedzią. Dzięki temu nasz program będzie reagował do potrzeb użytkownika i niezależnie jakie imię wpiszemy, no to on będzie nam to imię wyświetlał. Bardzo często jest też tak, jak pominiemy sobie z dzieciakami tę opcję z szufladami, jakimś takim wytłumaczeniem, co jest w tej odpowiedzi, to kiedy damy im takie zadanie, żeby stworzyli program, który po pierwsze zapyta o imię, a po drugie napisze i odpowie z imieniem danego dziecka, danego użytkownika, to dzieciaki robią tak. Jak masz na imię? I powiedz, zapisują cześć Irena. Ponieważ zapisują to na sztywno, bo jeszcze tego nie rozumieją. Jak się pobawią trochę z jakimiś losami, właśnie kubeczkami, i im się przedstawi to w taki sposób, to jest troszkę łatwiej im zrozumieć, że to powinno wyglądać w taki sposób. Tutaj przechowywana jest ta informacja dotycząca naszego pytania. Ok. Jesteście? Dobre tempo? Jest ok? Dajcie znać. Jak już mamy coś takiego, że dziękuję wam bardzo. Ok, gdyby nie było odpowiedzi, co się stanie? No dobra, zobaczmy. Jak nie będzie odpowiedzi, no to co się stanie? Macie pomysł? Dawajcie. Nie ma odpowiedzi. Co wyświetli nam kod? Dobrze, Ania, że wyłączasz, jak pytam. Dzięki. Nie. Powie tylko cześć. No to zróbmy tak. Jak masz na imię? Jest pusto. Klikam Enter. Cześć. Ponieważ wyświetlił nam połącz cześć i odpowiedź. W związku z tym odpowiedź to było puste pole. Nie było tam niczego. No to wyświetlił nam tylko połącz cześć plus nic. W związku z tym wyświetlił nam tylko cześć. Dzięki. I bardzo często z tym pytaniem i odpowiedzią jest tak, że wykorzystujemy tego typu układ klocków, tego typu parę klocków do tworzenia prostych quizów, prostych pytań i odpowiedzi, reakcji na to. I teraz zrobimy sobie taki przykład, że mamy prosty quiz, zapytamy o coś, będzie to... Będziemy musieli poszukać pytania, na które jest jakaś jednoznaczna odpowiedź, po czym zaprogramujemy tak naszego kota, nasz obiekt Scratchu, żeby zareagował w zależności od odpowiedzi, czy jest ona poprawna, czy nie. Gotowi? Idziemy w tą stronę. Marika, pytanie. Jeszcze tutaj widzę. Czy po naszym imieniu możemy dodać wykrzyknik? Możemy dodać wykrzyknik? Pytanie do was? Możemy. Popatrzcie, jak to zrobić? Kto ma pomysł? Jasne, Beata, dokładnie. Bo zobaczcie, tutaj przy odpowiedzi nie ma miejsca, żeby wstawić znak.
ale możemy zrobić, połączyć, dołączyć jeszcze jeden klocek połącz. Jak sobie go wyjmę tutaj, pach. Połącz ma to do siebie, że ono może być bardzo długie i można łączyć długie ciągi różnych wyrażeń. W związku z tym wyjmuję sobie to połącz cześć, wrzucam do pierwszego hello i na końcu dodaję wykrzyknik. I wtedy wrzucam to z powrotem. I dzięki temu, jak zrobimy sobie imię Iza, klikamy. Ha, to wpisałem jedynkę i wyświetlił jedynkę. To też pokazuje, że on wyświetla dokładnie to, co zrobiłem. Fajnie, dorazko. Dokładnie razy połącz. Jedno połącz, w drugim połącz. Świetnie. No. Adam, ciach, jest wykrzyknik. Dobra, to idziemy do naszego quizu. Wyrzucam sobie stąd te klocki. Wyjmuję sobie jeszcze raz zapytaj, odpowiedź. No i teraz chwila dla Was. Dajcie pytanie. Jakie pytanie pierwsze w naszym quizie dzisiaj? O, no. Widzę stolicę Polski. Ile jest 5 razy 6? No, dajcie coś jeszcze, jeszcze, jeszcze. Rozgrzejcie trochę swoje. Dobra. Okej, dziękuję. Kto wygra wybory? Tego nie wiemy. Fajne pytania. Stolica Holandii. Okej, dobrze. Która jest godzina? Zróbmy sobie, jaka jest pora roku, dobra? To jest dość jednoznaczne, ale też jest bardzo uniwersalne i w sensie neutralne. Ile zmysłów ma człowiek? No to ciekawe pytanie i niekoniecznie musiałoby, że tak powiem, musiała być taka sama liczba odpowiedzi. Więc co do tego, że jest jesień, chyba każdy się zgodzi. W związku z tym, okej, mamy klocek, wpisujemy, jaka jest teraz pora roku. I uwaga! Nie wiadomo, kiedy odpalił użytkownik ten nasz program, to od razu dodam, że dzisiaj jest. Który jest dzisiaj? O, 9? Nie. 15. Dobra. 15-11-2016 rok. Dobra. Mamy pytanie. Świetnie. Jak zadamy? Jak zadamy? No to pora roku. Jest pytanie o porę roku. Mogę na nieś odpowiedź. Okej, mamy odpowiedź. Nic się dalej nie dzieje, no bo też nie powiedzieliśmy naszemu duchowi, co dalej ma się wydarzyć. A chcielibyśmy, żeby nasz duch, znaczy nasz program, sprawdził nas, czyli sprawdził użytkownika i żeby się, w zależności od tego, czy jest dobra odpowiedź, typu jesień, czy też jest jakaś inna odpowiedź, to żeby odpowiednio zareagował. W związku z tym wchodzimy sobie do kontroli i znacie krokodyle, prawda? Poznaliście je z Anią. Jasne, przesunę czatem. Pewno tak. Proszę bardzo. Krokodyle były? Jasne. Jeżeli. Wchodzę sobie w jeżeli. I wyciągam coś takiego, bo muszę sprawdzić, jaka jest odpowiedź, tak? Więc jeżeli odpowiedź będzie zgodna z naszym, znaczy z prawidłową odpowiedzią na to pytanie, to wtedy coś ma się wydarzyć. Jeżeli nie będzie zgodna, to wtedy mówimy, no, spróbuj jeszcze raz, albo to nie jest ta odpowiedź, albo powinieneś napisać jesień. W związku z tym, czego potrzebujemy dalej? No, wchodzimy sobie w wyrażenia i w wyrażeniach mamy klocki mniejsze, większe, równe. Tutaj potrzebujemy równości, bo coś ma być takie samo. Co ma być takie samo? No jasne, dokładnie. Odpowiedź ma równać się czemu? Dziękuję, Iwona.
Jasne, wpisuję jesień. I tu jest bardzo ważna sprawa. Naprawdę często się na tym potykają dzieciaki, ale my też czasami z rozpędu, jak wstawię tu spację, nawet jedną małą, na początku napiszę jesień, albo zrobię jesień i gdzieś mi tam umknie, to niestety program będzie wymagał odpowiedzi ze spacją. Więc ważne jest, żeby pamiętać o tym i dzieciakom też zwrócić uwagę na to, że wpisujemy tylko. Okay. No i teraz umieszczamy tą równość w naszym krokodylu. Pach. Jeżeli odpowiedź równa się jesień, to jesteśmy w domu i co ma powiedzieć nasz program? No okej, okay, to jesień. Więc wchodzimy sobie w wygląd, to już wiecie. I niech powie. Tak. To jesień. I wrzucamy sobie, ponieważ już o tym wiecie, krokodyl zje wszystko. Spokojnie możemy wrzucić to tutaj. Ciach. Mamy. Wielkość liter nie ma znaczenia. No dobrze, a jak powie jesień? Jak zapomni ktoś polskich liter, Beata, to niestety, ale nie zostanie to uznane. Tak, można obok skryptu dodać komentarz. Co to są komentarze? Od razu odpowiadam na pytania, które się pojawiają. Jak? Czasami tworzymy sobie większe, nawet byśmy chcieli zrobić większy quiz z jakimiś punktami, z jakimiś przejściami, intro, jakieś animacje, jakieś dodatkowe funkcje, które się pojawią w grze, to jak będzie tego bardzo dużo, to jak będziemy chcieli tą grę wrócić do tej gry za miesiąc, za 3 miesiące, to może się okazać, że zapomnimy, w jaki sposób została ona skonstruowana przez nas. Dlatego, jak klikniemy sobie prawym klawiszem na dany skrypt, to możemy kliknąć Dodaj komentarz. I wtedy możemy tutaj napisać sobie po prawej stronie. Ciach, że to jest przepis na pierwsze pytanie. I mamy nasz komentarz, który zmniejszyłem, żebyście zobaczyli, że on jest cały, tak? I w ten sposób można sobie zapamiętywać te rzeczy, można je też skracać. W jaki sposób? Tutaj macie taką strzałkę w dół. Jak klikacie w dół, to wtedy ona się zbiera i, że tak powiem, się kompresuje. Ale macie już opisaną jakąś część naszego kodu i wiecie, co się dzieje. Jasne, a co będzie, kiedy będzie zła odpowiedź? Jak to zapisać? No dobra, tak naprawdę zła odpowiedź to jest to przeczenie naszego pierwszego równania, czyli że odpowiedź nie równa się jesień. W związku z tym, jak wejdziemy sobie w wyrażenia, tylko powiększę, może jeszcze się uda, już się nie uda, wejdziemy sobie w wyrażenia. Mam taką prośbę, ponieważ Ania. Włączysz z powrotem, wyłączysz moderowanie. Wyłącz moderowanie, dziękuję, bo ja wtedy widzę, co ludzie piszą, wiesz, na ekranie. Fajnie. Jak wejdziemy sobie w wyrażenia, to mamy pod tymi równaniami, nierównościami takie jeszcze gniazda albo wyrażenia logiczne i lub nie. No to bierzemy sobie nie. Mamy coś takiego. Ok, nie. I wtedy możemy sobie tego krokodyla zduplikować, żeby po prostu na nowo tego nie układać. Bo właściwie mamy już gotowe, tylko potrzebujemy zaprzeczenia i potrzebujemy zmienić sobie komunikat. Rozumiecie? Jesteście ze mną? Dajcie znak. Chyba, że was zaspałem. O, jesteście. Dobra, bo to coś. Uciekło. Super, dziękuję. Fajnie. Więc duplikuję sobie tego krokodyla. Jest on tutaj. I co mam zrobić? No dwie rzeczy.
Pierwsza rzecz, jak to ktoś fajnie powiedział wcześniej, zagnieździć. Zagnieździć tą ruchę w tym zaprzeczeniu. Okej, zagnieździłem, że odpowiedź nie równa się jesieni. A, Beata, później zajmiemy się krokodylem w przeciwnym razie. To jest dobry pomysł, ale też najpierw chciałbym pokazać, co się kryje za przeciwnym razie. Dobra, podwyższam do góry. Zakotwiczyłem w klocku nie. Nasz klocek równości. Odpowiedź równa się jesień. I dołączam go. Znowu się podświetliło. Puszczam. Połączyły się razem klocki. I to wszystko razem wrzucam. Jeżeli odpowiedź nie równa się jesień, to wtedy ma powiedzieć. Na przykład prawidłowa odpowiedź to jesień. Żeby nie było, że tak od razu piętnuję i piszę, że źle. Albo ups, nie masz racji. Spokojnie możemy sobie dodać na początek. Ups. Ups. Nie. Nie masz racji. Ok. Jak zduplikować krokodyla? To zduplikuję drugiego krokodyla, ok? Mam krokodyla, klikam na niego prawym przyciskiem myszy. Tnie, a jak reszta? Słyszycie mnie? Czy to tylko łącze Marii? Dzięki. Wchodzimy sobie w krokodyla, jeżeli prawy klawisz, duplikuj, mamy to, wtedy mamy krokodyla. Jak nie chcę krokodyla, to jeszcze przypomnę, że żeby go usunąć, biorę i wrzucam go z powrotem do szuflad. Pach, nie ma ich. Został nam taki skrypt. Sprawdźmy sobie, czy nam to po prostu działa, czy jest OK. Jaka jest pora roku? Wpisuję Jesiek. Klikam ciach. Jeszcze raz start. Coś się zwiesiłem. Jesień. Tak, to jesień mamy. A teraz zrobimy błąd. Działa. Wszyscy widzieli? Czasami jest tak, i to się też zdarza, że w momencie, kiedy dołożymy sobie naszych nowych przepisów, naszych klocków, skryptów, to jak odpalimy je od razu, a nie wyłączymy działania skryptu, to on poleci tym, co było wcześniej, czyli stanem sprzed tego, jak dodaliśmy kolejne klocki, dlatego za pierwszym razem nie odpaliło. Jak zrobimy stop, odpalimy na nowo zieloną flagę, no to nam działa i mamy zrobione. Gdybyśmy chcieli zrobić kolejne, jakieś zagadnienia, kolejne pytania, to tak naprawdę powtarzamy to, co zrobiliśmy. Bo co teraz, pierwsze pytanie było, gdybyśmy chcieli zrobić kolejne pytanie, to po prostu podbijam je i podrzucam je i dołączam je do tego skryptu, który tutaj jest. I to wszystko mamy. I znowu sobie dodajemy jakieś pytanie, znowu robimy te warunki. Beata zapytała, dlaczego nie użyliśmy takiego klocka, który się nazywa jeżeli to w przeciwnym razie. To jest już nie krokodyl, ja to nazywam, że to jest już po prostu dwugłowy smok albo dinozaur. Ma dwie paszcze. I teraz w momencie możemy zrobić skrypt, który będzie znaczył to samo, co ten skrypt tworzony z dwóch krokodyli. Czyli szybko to ułożę, duplikuję sobie te zielone wyrażenia, które przygotowałem. Tego nie, bo to, co jest tutaj, kryje się w powiedzeniu w przeciwnym razie. Tak? Dlatego mamy tego dinozaura z dwoma głowami. No i wrzucam sobie ciach, ciach. I ten klocek jest równoznaczny tym dwóm klockom. I mogę teraz Wam pokazać, że to też działa.
Odepnę te klocki i przypnę te klocki. Pach. No i zobaczmy. Dobra, żeby nie było. Stop. Start. Adam. Ups, nie masz racji. Jeszcze raz. Jesień. Działa. Działa tak samo, prawda? Teraz odpowiem na pytania, które się pojawiły. Pierwsze, Ania z Gliwic. Można dać to wszystko w pętle zawsze? Można dać to wszystko w pętle zawsze? Bez problemu. Za chwilę sobie powiemy, co się stanie, jak damy to w pętle zawsze. I jeszcze Alicja, skąd wyciągnąć komunikat przy fladze? To jest przepis. Aha, o to ci chodzi. To był komentarz. Pokazywałem, jak dodawać komentarze. Więc kliknąłem prawy przycisk myszy i kliknąłem w dodaj komentarz. Wtedy pojawiło się okienko, w którym mogłem sobie zapisać jakieś notatki dotyczące tego przepisu, który zrobiłem. Ja chcę, żeby mi się to uaktywniło i żebym zobaczył cały swój komentarz, to klikam i on wtedy mi się pojawi w całości. Mam go. No to teraz powiedzcie mi, co się stanie, jak użyję krokodyla, o którym słyszeliście odnośnie akwarium. Krokodyla zawsze. Pewno, będzie nas pytał w kółko, dokładnie. W kółko Macieju będzie to samo. Jeżeli krokodyl zawsze, który jest zawsze głodny, zje po prostu tyle klocków, to on ich już nie wypuści i to będzie działo się w pętli, będzie cały czas powtarzane. Ta procedura będzie powtarzała się w kółko. Dokładnie tak. I to jest taki prosty sposób, jaki można zrobić sobie jakiś quiz. Quiz też, ktoś powiedział z matematyki, ok, też można coś takiego zrobić. Można go rozbudowywać, dokładać nowe rzeczy. Tak, Danusia, w nieskończoność. Zawsze, chyba że prąd albo nam się bateria wyładuje, to program zacznie działać. A tak będzie powtarzał to w kółko, dopóki użytkownik będzie odpowiadał. Jak nie, to będzie czekał na odpowiedź. Więc już z tego można stworzyć sobie jakiś prosty quiz, a jak go pogłębić, to pewnie będzie też pojawiało się i dotkniecie tego na zaawansowanych rzeczach. Więc fajnie, Beata, że się przyda. Bardzo się cieszę. Teraz odejdziemy sobie ze Scratcha. Dodawanie punktów to jest temat związany ze zmiennymi i to jeszcze nie teraz. Ale można zrobić coś takiego, że dodaje się punkty za poprawną odpowiedź. Zgadza się. Pewnie Ania będzie to gdzieś tam pokazywać u siebie, Ania Jędryczko, albo zrobimy sobie zmienne na kolejnym spotkaniu, tym ostatnim. Dobra? Dodawanie punktów. Pasuje? Dobra, kończymy. Dzięki. No dobra, słuchajcie, wchodzimy w prezentację. To już byliśmy. Mamy naszą preskę. Przechodzimy dalej. Tak. No, to do dzieła już było. No dobra, słuchajcie. Jest też tak. No, tak Mara, trzeba pilnować. Ania, możesz spokojnie włączyć teraz moderację czatu. Dzięki wielkie. Słuchaj, bo były pytania na pierwszym webinarze, jak to jest z uczniami, z mailami i tak dalej. I powiedziałem, że później dojdziemy sobie do konta naszego. Do konta nauczycielskiego. W sierpniu przez Scratcha. Można stworzyć konto nauczycielskie. Ja takie konto nauczycielskie sobie założyłem. I już pokazuję, jak to działa. Wchodzi się na ten adres, który jest tutaj widoczny.
I jak się na niego wejdzie, to zaczyna się przesuwać po prostu ekran. Po pierwsze, widzicie prośbę o to, żeby login, hasło, czyli zupełny standard. Wasza data urodzenia, czy jesteście kobietą, czy mężczyzną, z jakiego państwa pochodzicie, imię, nazwisko. Poproszą was też o numer telefonu, który, według którego, jeżeli będą mieli niejasności, czy na pewno jesteście nauczycielami, to oni będą chcieli to sprawdzić, zadzwonią do was, ale raczej nie dzwonią. Więc do mnie też nie dzwonili. Tutaj wpisujecie nazwę waszej szkoły, jaki poziom edukacji, później adres, możecie podać adres waszej szkoły, nie musicie swojego przecież. Na końcu kilka słów, jak chcecie używać Scratcha i po co. Nawet jak nie znacie angielskiego, napiszcie po polsku w Google Translatorze. I jak już napiszecie w Google Translatorze, to wyklejcie sobie po angielsku, wrzućcie, oni wiedzą, że są ludzie z tego świata, więc spokojnie, zupełnie się tym nie przejmować. Myślę, że jedna szkoła ci wystarczy zupełności, Maria. Po co więcej? I ty odpowiadasz za te konta, a na koncie, jak zobaczysz za moment, możesz założyć sobie tyle klas, ile potrzebujesz z różnych szkół. Nie ma z tym problemu. Adres e-mail jest potrzebny i to jest ważne, żeby go wpisać poprawnie, ale oczywiście się go dwa razy powtarza, bo dzięki niemu potwierdzacie poprzez e-maila, którego dostajecie na swoją skrzynkę, że wy to jesteście wy. I wtedy po 24 godzinach, i faktycznie tyle to trwa, zmieścili się w 24 godzinach przy moim koncie, dostajecie potwierdzenie i uprawnienie, że możecie korzystać z konta nauczycielskiego. Ale na pewno też są wśród was takie osoby, które już mają swoje konto i chciałyby, żeby to ich konto było kontem nauczycielskim. Zgadza się? Pewno, że łatwo się zarejestrować. Jeżeli macie już swoje konto i już je lubicie i po prostu jesteście z nim zaprzyjaźnieni, to wtedy użyjcie tego adresu mailowego. Napiszcie im też spokojnie, jeżeli z angielszczyzną nie jesteście za pan brat, jeżeli nie macie anglisty, który wam pomoże, wrzućcie w Google Translatora i napiszcie, że jesteście teacherami i że chcecie używać waszego konta jako konta nauczycielskiego. No i wtedy oni też albo się was poproszą o jakieś dodatkowe dane, albo dadzą wam link, czy wam od razu wasze konto udostępnią i nie będzie z tego problemu. Lucyna, mówię o platformie internetowej. Konto nauczycielskie jest możliwe tylko na platformie internetowej. Jak pracujemy offline, to po prostu jesteśmy offline, nie jesteśmy połączeni do internetu. Więc to jest bardzo fajna rzecz i dzisiaj jeszcze sobie do tego konta nauczycielskiego wrócimy, żebyście mogli zobaczyć, jak ona działa, i będziemy sobie też, wykorzystamy sobie je też w przerwie naszych zajęć pomiędzy tym webinarem a ostatnim. Zrobimy sobie takie kreatywne działanie też na tym koncie, żebyście zobaczyli, jak działa i żebyście się mogli trochę porozwijać. I jeszcze jedno pytanie tutaj padło, czy konto pozwala na dostęp do tych do materiałów. Tak, konto nauczycielskie pozwala na dostęp do wszystkich materiałów. A konto na. Jeszcze padło pytanie, czy do webinarów również. No nie, Joanna. Webinary to jest nasza rzecz, zupełnie coś innego. Na końcu jeszcze raz wklejmy link, gdzie znajdują się i będą dodawane kolejne nagrania. No dobra, to przechodzimy dalej. Pach. Teraz przejdziemy sobie do takiego pomysłu, który znalazłem w czasie takiego wywiadu na YouTubie, który był przygotowany przez Computing at School. To jest taka organizacja w Wielkiej Brytanii, która zajmuje się upowszechnianiem nauki programowania również w edukacji formalnej. I robią bardzo fajne rzeczy. Sam się też od nich uczę. I czasami robią ciekawe wywiady z ludźmi, którzy wymyślają, nauczycielami, którzy pracują z uczniami, mają kreatywne podejście, wymyślają jakieś ciekawe rzeczy i dzielą się tym. I tam ta nauczycielka, z którą był wywiad, pokazała, w jaki sposób można wykorzystać Scratcha, kiedy się zaczyna.
kiedy uczniowie jeszcze za bardzo nawet nie czytają, czyli żeby go trochę zbliżyć do Scratcha Juniora. Jest taki patent i tym patentem będę chciał się z wami teraz podzielić. Zobaczcie, mamy coś takiego jak kolory. Jeszcze tutaj ktoś prosił o link do filmu. O, już poszło. Dobra, dzięki Ania. I z tymi kolorami jest tak, że pomarańczowy oznacza dla nas idź w prawo. Zielony to idź w lewo. Żółty w dół, czerwony podskok, fioletowy do góry. No zobaczmy, co tam dalej mamy. Mamy pomarańczowy. To jest komunikat dla nas. Gdzie byśmy poszli? Jasne, w prawo, dokładnie tak. A teraz? Jasne, zaskoczymy, nie? No, dobra, mamy podskok. I tak naprawdę to, co teraz zrobiliśmy, to jest takie na takim bardzo bazowym, podstawowym poziomie doświadczenie. Czyli czym są mury, czym są funkcje, czym są metody w programowaniu. Czyli poprzez coś, co jest łatwiejsze, krótsze, czyli przez kolory, podpięliśmy pod kolory różne funkcje, różne działania, różne polecenia. Z dzieciakami też tak można się bawić. W 1-3 to spokojnie, czerwony kolor to może być iść w prawo, podskok, iść w lewo. Na tej zasadzie. I pokazujemy kartki, a one się zachowują w jakiś określony sposób. Albo umawiamy się z klasą, że czerwony to jest łówek i połóż go po swojej prawej stronie. Żółty to jest, nie wiem, pokaż wszystkim swoją gumkę i rozejrzyj się dookoła. I tak dalej. Czyli w taki życiowy sposób pokazujemy naszym dzieciakom, uczniom, co to jest procedura, co to jest metoda. I metody i procedury też są w Scratchu. I one właśnie będą w tym Scratchu wykorzystywane. I teraz znowu będzie akcja, pokazuję wam mój pulpit, więc chwila, ok? Tak, Lucyna, zgadza się z tymi procedurami. To dużo zabaw na tym polega. Gier i one są obecne, my je mamy, więc nie ma co się obawiać odnośnie tego, że będzie jakiś problem z ich wykorzystaniem, zrozumieniem. Łączę się z ekranem. Jeszcze chwila. To jest potrzebne. I co tam? Jeszcze nie widzicie? Dobra. To troszkę trwa. Już jest blisko. Jesteśmy. Cudownie. No dobrze. Witam w krainie kota z powrotem. Usuwam to wszystko, co tutaj było. I w Scratchu też mamy takie miejsce, w którym możemy tworzyć sobie proste procedury. To, co przed chwilą zrobiliśmy z kolorami. Jest taka szuflada więcej bloków. I dzisiaj ją też na takim bardzo podstawowym poziomie skorzystamy z niej. Jak ona działa? Jak wejdę sobie więcej bloków, to mam coś takiego jak utwórz blok. Klikam sobie utwórz blok i napiszę tutaj idź w prawo. Idź w prawo. Ciach. Dzięki temu zobaczcie, w szufladzie więcej bloków pojawił się nowy klocek. Idź w prawo. A na polu roboczym pojawił się klocek definiuj, idź w prawo. Czyli pojawił się klocek, dzięki któremu powiemy naszemu programowi, co oznacza ten klocek idź w prawo. Mamy to? Jesteśmy? Ok, świetnie. No to teraz zobaczcie. Co to znaczy iść w prawo w Scratchu? Wchodzimy do ruchu. I już wiecie, że będzie nam potrzebny klocek przesuń o ileś kroków,
Uznajemy OK. Niech to będzie 10 kroków, to bazowe, które jest dane od naszego, od początku, że tak powiem, przypisana wartość 10. I jeszcze potrzebujemy jednej rzeczy, która spowoduje, że ten kod będzie szedł w prawo. Pamiętacie pewnie z akwarium. Który klocek? Jasne. Wchodzimy w kierunek. Dokładnie tak. Wchodzimy w kierunek i biorę ustaw kierunek. I mam ustaw kierunek prawo. Mamy to. Ciach, cudnie. OK. No i teraz sprawdzimy, jak działa nasz klocek, który zdefiniowaliśmy, czyli nasz klocek idź w prawo. Wyjmę go, OK? Wyjmę go na obszar roboczy, on jest tutaj. I teraz być może Ania to mówiła, jak się klika dwa razy na taki klocek, to on zrealizuje swoją funkcję. Klikam na niego dwa razy lewym przyciskiem myszy. Widzicie, że kod się przesunął? Kod się przesunął. To znaczy, że ten klocek, poprzez to, że został zdefiniowany tutaj, będzie nam realizował to, co jest w tym miejscu. No to teraz zróbmy sobie kolejny klocek. Idź do góry. Czasami możemy mieć dzieciaki faktycznie, które jeszcze z tym czytaniem nie bardzo. W związku z tym możemy im jeszcze ułatwić sprawę wykorzystania Scratcha. Jak to zrobić? Wejdźmy sobie do szlachetnego edytora tekstu. Wejdźmy sobie w symbole. Moment. I mam strzałkę do góry, prawda? Mam strzałkę w górę. No to kopiuję tą strzałkę. Wchodzę sobie do utwórz blok i wklejam ją tutaj. Pach. Widzę, że. Zobaczmy, czy nam się to udało. Nie, nasza strzałka niestety zrobiła się jakaś dziwna. No dobra. Jeszcze chwila. Utwórz blok. Zróbmy sobie. Dobra, jeszcze raz. Coś na symbol nie zagadał z nami dzisiaj. Więcej symboli. Ciech. Mamy to. Dobra. Spróbujmy z tym. Dobra. Lecimy dalej. Ciech. Popatrzcie. No nie działa mi to niestety. Dzisiaj jest ten problem. Może dlatego, że nasz Scratch, że tak powiem, został odświeżony do nowej wersji. No ale możemy wybrnąć w ten sposób, że wezmę sobie na razie strzałkę w lewo, ok? Taką prostą. I zrobimy idź w lewo. Dobra. Idź w lewo. Definiuj idź w lewo i znowu dodajemy sobie do tego kolejne klocki. Duplikuj. Ustaw kierunek w lewo, przesunę 10 kroków. I to samo robimy dla pozostałych kierunków. Ania, możesz wyłączyć moderację, żebym widział, co tam się u was dzieje. No, u was symbole OK, a mój komputer nie chce ze mną gadać, więc dobra. Dzięki za wsparcie. Teraz zrobimy sobie jeszcze utworzenie bloku. Idź w górę. Idź w dół. Wy to jesteście w ogóle mega po prostu dzielni, bo nie dość, że staracie się nadążać za tym, co ja mówię i śledzicie to, co tu się wydarza, to jeszcze sami tam dłubiecie w tym Scratchu. Pięknie, no. A, czyli nowa wersja robi nam kuku. No dobra. Pracujecie na boku. No, no, nie wiem, co na to Urząd Skarbowy. Dobra, teraz zróbmy. Idź w górę, doplikuj. Idź w górę, to znowu przesuń 10 kroków, biorę sobie góra i duplikuj. Fajnie, że są też dzieciaki. Cieszymy się, że wasze dzieci też z wami siedzą.
Pozdrawiam, 180 w dół. I mamy w tej chwili zrobione cztery kierunki. Dodajmy sobie jeszcze blok czekaj. Czekaj. Okej, mamy blok czekaj. I ten blok czekaj, co to będzie? To będzie po prostu czekaj jedną sekundę. Jak widzicie, nie zamykam tych wszystkich skryptów teraz. I jeszcze zróbmy sobie blok. Przyłóż pisak. Weszliśmy sobie do szuflady z malowaniem, z pisakami. Wchodzimy, robimy więcej bloków. Otwórz blok. Pisz. Albo pisanie. Okay. Mamy to. Definiuj pisanie. I ostatni jeszcze blok. Reset, czyli kasuj wszystko, nie? Kasuj. Pach. Mamy reset. Reset i kasowanie, czyli czyszczenie, też jest w zielonym. Pierwszy klocek wyczyść. Mamy te klocki. I to jest nasze zadanie jako nauczycieli, kiedy pracujemy z młodszymi dzieciakami, pracujemy pierwszy raz. Możemy stworzyć sobie taki program, w którym będą takie polecenia. I jak chcemy dać dzieciakom ten program, no to wchodzę sobie teraz, zmniejszam sobie bardzo obszar roboczy, więc przez chwilę nie będziecie widzieć. Po co zmniejszam? Po to, żeby te klocki przesunąć, żeby ich nie było widać. Ha, ukryję je, bo nie są tutaj potrzebne na widoku w tej chwili, więc sobie je przesuwam tutaj na dół. Jeszcze jeden, jeszcze dwa. Ciach. I ciach. Jak to przesunąłem, to popatrzcie. Wrzucam, nic nie widać. Za to mam tylko te klocki. No to jak mam swojego kota, łobuza, trochę go zmniejszę, żeby było widać, co on tam maluje, dobra? Zmniejszyłem. To przy pomocy tych klocków teraz mogę narysować na przykład kwadrat. No teraz mnie nie widać, ponieważ widać tylko mój pulpit, więc. Pulpit jest ważniejszy. Wchodzimy sobie w zdarzenia. Wchodzimy w kiedy spacja. I to działa tak, jak było z kolorami. Tak, jak było z kolorami. Wchodzimy sobie, jeżeli chcemy, żeby narysował nam kwadrat, to musimy wybrać sobie najpierw pisanie, żeby zaczął pisać. Wchodzimy w pisanie. Ok. Jak już mamy uruchomione pisanie, to co powinien zrobić nasz kot, żeby narysować kwadrat? Jasne, niech idzie. Idzie w prawo. Dobra. Ile razy? Okej, cztery razy. No to ponieważ jesteśmy na prostym poziomie, to robię to cztery razy. Idź prawo, idź prawo, idź prawo. Zgadza się? Mamy to. Potem. Jak już poszedł w prawo, to co ma zrobić? Zrobię przerwę, żeby zobaczyć ten proces, ok? Żeby zobaczyć, jak on to rysuje. Dzięki, Beata. Czekaj. Jasne. Poszedł w prawo, co dalej? Gdzie idziemy? Ok, tu nie ma obrotów, tylko są kierunki. Idź w dół, idź w górę, idź w lewo, idź w prawo. Dzięki. Jak poszedł w prawo, to idziemy w dół, tak? Bo pójdzie. Prawo, a potem pójdzie w dół. I znowu tyle samo razy, bo przecież cztery razy, żeby wyszedł nam kwadrat. No to wrzucam cztery razy. Nawet nie używam żadnych krokodyli. Po prostu mega proste to jest, bo pokazuję wam opcje dla dzieciaków, które dopiero gdzieś tam zaczynają też. Taki przypadek w tej chwili robimy. Okay? Jak mamy coś takiego, no dobra, wrzucamy czekaj. Jak usunąć źle napisany blok? Pytanie. Czy Beata masz. Chodzi ci o te utworzone bloki, o procedury, tak? Jeżeli chcesz usunąć, klikasz prawym przyciskiem myszy.
I będziemy to usuwać. Dzięki, Kasia. I widzimy teraz, jak mamy już tego naszego kota, który narysował jedną linię, drugą. Widzimy, że tutaj już się coś zaczęło dziać. Dlaczego jest czekaj? Bo gdyby nie było czekaj, to on by zrobił to tak szybko, że prawie byśmy tego nie zauważyli. Tak jest, Aneta, żeby widzieć, co kot nam rysuje. Dokładnie tak. Dodajemy sobie teraz. Idź w lewo, znowu 4 razy. Raz, dwa. Tak, i dokładnie. Jak mamy coś takiego, to potem jeszcze musimy wrzucić sobie kolejne czekaj. I dokładnie, Beata, 4 razy w górę. Czekaj, 4 razy w górę. Raz, dwa, trzy, cztery. I na końcu robimy sobie reset, żeby nam wykasował to, co narysowaliśmy. Pach, wykasowane. Klikam naszego kota, żebyśmy to widzieli, żeby był większy. Klikamy. Jak jest czekaj, to on czeka i dzięki temu narysował, po czym nam pięknie to usunął. Pach, bo zrobiliśmy sobie resecik. Jak nie chcemy, żeby nam usuwał na końcu, uciekło mi. Jak nie chcemy, żeby nam dzieło usuwał na końcu, tylko na początku, to przekładamy sobie ten reset z końca. Dzięki, Piotr. Dajemy na początek. Tylko tyle. Zakończmy to ładnie, żeby to wyglądało. Zatrzymaj ten skrypt. Pięknie. Robię start. Mamy kota, który rysuje. Pach. Mamy nasz kwadrat. Jeżeli usuniemy sobie czekaj, bo widzę, że jest o to pytanie, to zadziała to tak. Usuwam czekaj. Raz. Dwa. Trzy. Przerzucam pod zieloną flagę. Teraz jest bez czekaj i zobaczcie różnicę. Widzicie różnicę? Tak to działa, że tego w ogóle nie widać. Taki szybki jest po prostu. A jak mam czekaj, to widzę to, jak to działa. Ok, Barbara 1 chciałaby, żeby nasz kod wrócił na swoje miejsce. W procedurze wrócił na miejsce. To bardzo, Beata, Barbara, musisz mi dookreślić, co masz na myśli. Chodzi o koordynaty. To musielibyśmy zrobić tak, że naszego kota uziemiliśmy, żeby nie zmienił położenia, bo jak pracujemy z młodszymi dziećmi, to nie będziemy jeszcze im wprowadzać obrotów, tego typu rzeczy, tylko żeby był głową w górę zawsze. Dokładnie, Ania. Dzięki. To wtedy wchodzimy tak jak z rybami, pamiętacie, lewa, prawa. Zaznaczam lewa, prawa i on będzie zawsze tylko lewa, prawa, nie będzie problemu. Ciach. Mamy kota zawsze lewa, prawa. Fajnie, że ze sobą współpracujecie, bardzo, bardzo się cieszę i dokładnie to tak jak w logo. To jest no, fajny pomysł, wydaje mi się, dlatego że no, daje szansę na to, żeby też zacząć gdzieś Scratcha, jeżeli mamy tylko Scratcha. Jeżeli myślimy o jakimś projekcie, to możemy przygotować sobie tylko troszkę bloczków i możemy te bloczki po prostu wykorzystać i poprosić dzieciaki, żeby z tych bloczków korzystały, które są już przygotowane, a nie z tych innych,
rzeczy. Ale Ania jest powtórz 4 razy, jak w logo. Tylko my tego teraz nie użyliśmy, bo zeszliśmy na bardzo podstawowy poziom. Ania, zobacz, masz w kontroli. Powtórz na przykład 10 razy. Powtórz 10 razy, zmienię na 4 i mam powtórz. Więc krokodyle, są krokodyle i mogę włożyć to, idź prawo, tutaj do środka i będzie 4 razy, ale teraz zrobiliśmy tak mega powoli, żeby pokazać, że nawet dzieciaki, które dopiero zaczynają, mogą w taki sposób, bez jeszcze układania ruchu przy pomocy tych ustaw kierunek na, przy pomocy przesunąć 10 kroków, tylko mogą mieć to na sztywno i się tym posługiwać. Rozumiecie ideę, o co mi chodziło? Tak, dobra, widziałem fajne pytanie. Bloczki można między sobą przerzucać, bo w jaki sposób te bloczki, czyli ten układ, jest przypisany do tego kota. I mogę tego kota zapisać jako plik lokalny. Malowaniem zaraz się zajmiemy. Najpierw duszkiem. Zapisz jako plik lokalny. I wtedy zapisz jako plik lokalny. Mogę mieć go na swoim pulpicie i mogę go otworzyć w dowolnym innym miejscu, jeżeli tylko mam tego duszka i te klocki, ten skrypt mi się otworzy. Jeśli chodzi o kolorowanie, no niestety nie można inaczej ukryć procedur. No, nie można inaczej, Robert. I jeśli chodzi o pytanie, czy jest funkcja kolorowania mogłaby zostać zrobiona w taki sposób, i to też nie bazując na tym, tylko już wchodząc sobie do ruchu i bawiąc się tutaj, że za każdym razem rysujemy kwadrat, który jest mniejszy o jeden krok, albo robimy sobie paskowanie i w taki sposób. Nie ma funkcji takiej wypełniania kolorem jako tako. A to dla dzieci do ogarnięcia, dokładnie. Tak specjalnie pokazałem, bo to naprawdę jest fajny pomysł. Sam na to nie wpadłem, tak jak mówię, a w tym jest potencjał, że gdzieś rozwinięcie tego pokazuje, że można. I że to fajnie, fajnie działa. Tak, procedury działają dla jednego duszka. No dobra. Renata, już mówię. Jeżeli przygotujesz sobie taki projekt, to możesz go zapisać. Możesz go zapisać albo na swoim koncie internetowym, albo zapisać ten projekt jako plik. Czyli robię plik, zapisz jako, wpisuję sobie projekt ruchu, zapisuję go i jak sobie go wezmę na gwizdkę albo prześlę, to mogę go otworzyć potem przepraszam Was, na kolejnych komputerach. I jeszcze tak, Kasiu, napisz na kontakt @mistrzowiekodowania.pl albo jak chcecie, to wszystkim Wam po prostu wrzucę ten projekt, nie ma problemu, żebyście zobaczyli, jak to działa. Więc dodam Wam, bo już go zapisałem, w związku z tym on jest u mnie. Okej, będziecie go mieć. Ponieważ mega często pojawia się pytanie, gdzie są te nagrania, to powtarzam, jeszcze wam to wrzucimy na końcu, żebyście to mieli. Dobra, wyłączę nasz pulpit, mój pulpit. Okej. No, potrzebuję. Stop. Dobra, zamykam. Już mnie widzicie? Potrzebuję hidrolika. Oto ciekawe, Gabriela. Mail błędny. Zaraz to sprawdzę. Dajcie mi chwilę. Mam go na wierzchu.
Okej, już sprawdzam. Nie chciałem was na minę, że będzie problem Okej. Zaraz sprawdzam, co wam podałem. To jest ten sam mail, który podałem. Okej. Więc bez spacji pomiędzy na przykład myślnikami. Tam może to był problem. No dobra. Jedziemy dalej. Teraz opowieść o tym, co robimy między webinarami. Między webinarami zabawimy się w 10 klocków. 10 klocków to jest taka zabawa też spokojnie na początku działania. Daje się dzieciakom projekt, w którym jest tylko 10 klocków, które teraz widzicie tutaj. I oni w czasie tworzenia projektu mogą wykorzystać tylko te 10 klocków. Nie widać, mówicie. Dobra. Zróbmy tak, żeby było widać. Nie musicie tego przypisywać, bo dostaniecie tą prezentację. Ona będzie udostępniona, tak jak wszystko zresztą. Ok. Powiększyłem. Teraz powinno być lepiej. Cieszę się. I zasada jest taka. Uczniowie, ale wy też. W waszym projekcie, zaraz powiem, gdzie będziecie umieszczać, jak to będzie działało, możecie wykorzystać tylko te 10 klocków. Możecie je wykorzystać tyle razy, ile chcecie. Każdy z tych klocków możecie duplikować dowolnie, bez żadnego problemu. Możecie tworzyć duszków tyle, ile chcecie. Kostiumów tak samo, jak z akwarium. 5 ryb, 6 ryb, nie ma problemu. Możecie też wykorzystywać tła i tego typu rzeczy. Jak macie, i zadanie polega na tym, że uruchamiamy swoją kreatywność, uruchamiamy swoje pomysły i tworzymy po prostu projekt z wykorzystaniem tylko tych 10 bloczków. Innych bloczków nie wykorzystujemy. I teraz, jaka jest możliwość modyfikacji tego ćwiczenia? Jest taka, że jak pracujecie z dziećkami, to możecie im powiedzieć, ok, tylko 10 klocków i po 10 minutach mówicie, no to powiedzcie mi, jakich klocków jeszcze byście potrzebowali do swoich projektów. I wtedy każdy z nich może wybrać na przykład dwa jakieś klocki. Mogą to zrobić indywidualnie, to jest pierwsza opcja. Druga opcja jest taka, że to wy im wskażecie, z jakich dwóch klocków jeszcze mogą skorzystać. Jak minie tam 15 minut, znowu możecie im coś dodać, w zależności od tego też, co się dzieje. A możecie też zupełnie zrobić tak. Możecie zrobić tak, że tylko trzymacie ich na 10 klockach. Ale to jeszcze nic. Agnieszka Szymańska, nasza trenerka, wymyśliła kiedyś na jednym szkoleniu fajną modyfikację. Bo powiedziała uczestnikom na szkoleniu, słuchajcie, robimy tak. Macie 10 klocków. I teraz, ponieważ sala była taka klasyczna, informatyczna, wiecie, nie? Wszyscy siedzą do ściany, to każdy z was ma prawo w każdym projekcie dodać dwa nowe klocki. Albo dokonać dwóch zmian, dwóch modyfikacji typu dodasz duszka, to też jest jakby dodanie jednej nowej użyteczności. Możecie też. Tak dokładnie, Reniu, można zmieniać wartości podane w klockach. Klocki można wykorzystywać z pełną funkcjonalnością, więc możesz zrobić powtórz 100 razy, możesz zmienić wartości koordynatów x, y, możesz zmienić to, co zamiast słowa powiedz hello, będzie powiedz cześć albo jak się masz. Nie ma problemu. Jak to działa w grupie, kiedy siedzą te dzieciaki wężykiem? No tak, że mają na przykład
minutę na to, żeby wprowadzić dwie zmiany. Albo 2 minuty. I potem przechodzą do następnego. Albo tylko jak wszyscy wprowadzą zmianę, to przechodzą do kolejnego stanowiska i zmieniają. W związku z tym, tak każdy klocek powinien być użyty. Jasne, Robert, fajny pomysł, dzięki, od razu go wyciągnę. Że można też zrobić tak, że dzieciaki mogą po tych 10 minutach pierwszych pracy wybrać sobie, z którego klocka chcą zrezygnować, a który chcą wziąć. To też jest to, że uczymy trochę takiego strategicznego myślenia. Beata, nie wiem, co masz na myśli, że maluchy łączą się ze swoją pracą. Mogą to robić w parach tak samo. To też jest fajna zabawa, jak zaczynają razem wymyślać, co chcą stworzyć. Więc tutaj możliwości jest sporo. Ćwiczenie jest proste, idea jest prosta, ale można ją fajnie, że tak powiem, rozciągać. Nawet można ją zrobić po pierwszych dwóch, trzech zajęciach, jak widzimy, że dzieciaki łapią, bo wtedy one mogą się pobawić tymi klockami, zobaczyć, jakie są możliwości i po prostu chodzi o to, żeby gdzieś tam uruchomić jakąś kreatywność. Aha, rozumiem, chodzi ci, Beato, o łańcuszek. Tylko propozycja, to nie jest konieczność. Ale łańcuszek jest propozycją, tak jak to wszystko, co tutaj opowiadamy. Okej. No to teraz, jak będzie z tym zadaniem? Jeszcze raz będę musiał się połączyć z naszym internetem. Tutaj wklei wam linka pewnie od razu Ania. To jest link do klasy stworzonej na moim koncie nauczycielskim. Ja teraz przechodzę z powrotem do widoku pulpitu. Będę mógł to zrobić. Moment. No, bo jeszcze nie widać pulpitu, to fakt. Jeszcze go nie uruchomiłem. Teraz próbuję się tym zająć. Oczywiście, no dobra. Bez paniki, znowu zniknę, ok? I za chwilę się pojawię. To jeszcze nie koniec. Jeszcze nie. Twarzą również wróciłem, już jestem. Odpalam sytuację związaną z pulpitem. Dzięki, że czekacie. Ok, już jesteśmy w opcji mojego screena. Mamy to. Też poproszę o wyłączenie moderacji, żeby co się dzieje. I tak, jestem na moim koncie. Widzicie? To jest moje konto nauczycielskie. Wejdę w ogóle do jego podstaw. Ach, czach, 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 czach. No dobra, jak macie konto nauczycielskie, szczęśliwie, to pojawia się taka. Pojawia się pasek, na którym macie moje klasy, zasoby dla nauczyciela. Pytania i odpowiedzi dla nauczyciela. Wchodzę w moje klasy i mam coś takiego jak moje klasy, czyli dla każdej grupy osób, uczniów mogę stworzyć swoją własną klasę i ją przypisać i tam zaprosić swoich uczniów do tego. Jak tworzy się klasy? Tutaj macie, może powiększę trochę, będzie lepiej widać.
Tutaj po prawej stronie macie nowicie w nową klasę, to możecie zrobić sobie czwarta C, piąta E albo zajęcia pozalekcyjne, jak chcecie. I wtedy, jak coś takiego zrobicie, to pojawi wam się, tak jak ja tutaj zrobiłem, 10 klocków. Tak jest, trzeba poczekać 24 godziny na potwierdzenie. Zgadza się. I w jaki sposób można zaprosić uczniów, żeby rejestrowali swoje konta bez użycia maili i żeby byli połączeni z naszą klasą? Jak już mam swoją klasę, którą założyłem, 10 klocków, to mam tutaj na dole menu studenci. Klikam na studenci. I w studentach jasne, że może być studio zamiast klasy. Wchodzimy sobie w nowy student. Jak kliknę nowy student, to mogę go dodać, ale mogę też z najprostszych rzeczy link do rejestracji dla studentów. Klikam tu, generuj link, pojawia mi się link. Ten link wam skróciłem i został umieszczony na czacie przez Anię, jest też w prezentacji. Będzie dla was udostępniony. I dzięki temu, żeby zapisać się do mojej klasy, podajecie tylko imię, nazwisko, znaczy login i to wszystko, niczego więcej. Nie podajecie tego maila, to jest dość ważne. Tak, konto nauczycielskie tworzy się jakoś inaczej i będzie to na nagraniu, więc będzie można zobaczyć. Więc jak to mamy? Świetnie. Możemy wtedy stworzyć sobie studio. Jest studio. I to studio nazywa się 10 klocków. Jak się tworzy nowe studio klasowe? Dodaje się, po prostu klika się, dodaj nowe studio klasowe i można dodać mu nazwę i tak dalej. I dzięki temu, jeżeli się zarejestrujecie przy pomocy tego linka, który został wam dany, to wtedy będziecie mogli dodawać klocki do tego studia bez szukania go. On od razu wam po prostu wasze projekty od razu do tego studia będziecie mogli dorzucać. Więc po prostu od razu to działa. Hasło może rzucić. Więc dzięki temu jesteście od razu połączeni z waszym, macie połączenie uczniów z waszym kontem dzięki. Trzeba napisać nowy login i hasło. Dziękuję bardzo. Właśnie w taki sposób możecie zaprosić swoich uczniów, że podacie im ten link, wpiszą login, wpiszą hasło i to wszystko. A nie wrzuca. Więc tutaj się spotkamy. Jak będziecie tworzyć swoje rzeczy, to ja będę widział, że dorzucacie do 10 klocków, więc zadanie dla Was jest takie, żeby umieścić 10 klocków na naszym koncie. 10 klocków. Znaczy w studiu 10 klocków, w naszej klasie 10 klocków. Gabriela, musisz mi powiedzieć jaśniej, w czym rzecz, bo niestety ja nie wiem, może też ktoś z użytkowników będzie w stanie Ci pomóc. Czy temat związany z 10 klockami i kontem nauczycielskim jest jasny? Dajcie znać. Super, dziękuję Wam bardzo. No to teraz jeszcze ostatnia rzecz, zwana tajna rzecz, która została na sam koniec. Mogą mieć odrębne konto, nie ma problemu, jeżeli chcą. Pewno. Iza. Wyłączę szerowanie ekranu. Została nam ostatnia rzecz. Tajna rzecz. Co jest tą tajnością? O co chodzi z tajnością? Tajność to jest. Chciałem Was zaprosić do wypisania teraz na początku krótkiej ankietki. Wypełnijcie mi ankietę. Czy macie konto na Facebooku? Tak, nie i nie, ale zamierzam założyć.
Tak, możecie się zapisać do mojej klasy. Będzie mi bardzo miło. No dobra. Mamy już odpowiedzi w większości. Jeszcze chwilę. Halo. Odchodzimy od Facebooka. Odpowiadamy na pytanie w ankiecie. Dobra, zagłosowaliście. Zobaczcie sobie rezultaty. No, połowa uczestników, 45% ma konto. Na Facebooku. Dlaczego o to zapytałem? Dlatego, że zapraszamy Was do tego, żebyście mogli brać udział aktywny w naszych tajnych grupach na Facebooku, które mamy. I te tajne grupy na Facebooku służą do tego, żeby dzielić się, żeby pytać, żeby pokazywać, co robicie. I chcemy Was tam zaprosić. One już trwają od trzeciej edycji, więc tam troszkę ludzi już jest. I macie tutaj ten link, który dała Ania w tej chwili. Na chwilę wyłączymy moderację, żeby nam po prostu to nie. Żebyście w tej ankiecie napisali swój e-mail, z którego korzystacie na Facebooku, albo e-mail, z którego będziecie korzystać na Facebooku, jeśli go założycie. I wtedy pod ten e-mail najprawdopodobniej jutro wyślę wam poprzez Facebooka zaproszenie do grupy. Sprawdźcie też spam, czasami to się zdarza, że tam to wpada. I wtedy, jak dostaniecie wiadomość od Facebooka, która poinformuje Was, że jesteście zaproszeni do naszej grupy, to wtedy kliknijcie OK i zobaczymy się na tajnej grupie. Zobaczycie, co tam rzucają inni. Też napiszę do Was jakiś hello, cześć. Tam też będą linki. Będzie nam łatwiej się komunikować, zdecydowanie łatwiej niż drogą e-mailową. Oczywiście posiadanie Facebooka i bycie w tych grupach jest nieobowiązkowe, jak to u nas, tak? Pełna elastyczność. Więc nie wrzucajcie mi tutaj zamek adresów e-mail, tylko wykorzystaj do tego tą ankietę, którą wrzuciła Ania, bo po prostu ja sobie to wezmę z Excela, skopiuję i zaproszę Was wszystkich po prostu z automatu, a tutaj to od razu zgubię twój e-mail i będzie. Więc jeśli tylko chcecie, wypełnijcie tę ankietę. I szczęśliwie zbliżamy się do końca. Już nie ma zielonej flagi. Wchodzimy stop. Ankieta jest w momencie, kiedy klikniesz na link, który podała Ania. Ten bit.ly. Dzięki, Aniu. Tam klikasz i jest. Więc dziękuję Wam bardzo. Dziękuję Ani za pomoc i wsparcie. Bo wiem, że praca na zapleczu to też jest całkiem niezła praca. Często tam bywam. Jeżeli wychodzicie z webinaru, to tam macie też ankietę, więc możecie kilka słów napisać. Naprawdę fajnie jest przeczytać, co byście chcieli inaczej, ale też fajnie czyta się jakieś miłe słowa. To też dodaje energii. Więc bierzcie ten. Ponieważ jesteśmy online'owo, to ten charakter ludzki trochę jest zaburzony, ale jak coś napiszecie, to zawsze cieplej się robi. Więc dziękuję Wam bardzo i niebawem się też widzimy. Piotr, Agata, Irek, Lucyna, Renata, Ania i Wy wszyscy, którzy byliście dzisiaj z nami, prawie 300 osób widzę. To jest bardzo, bardzo ładnie. Mistrzowie kodowania kłaniają się, cieszę się, że jesteście z nami w tej społeczności. To bardzo, bardzo miłe. Mam nadzieję, że ten znak stop już przestaje Wam działać i że znowu będzie. Życzę Wam wszystkim dobrego skracza, bo to ważne, tak? A! I teraz jeszcze na koniec. Teraz jeszcze na koniec może ten link. Słuchajcie, gdzie są te wszystkie nagrania, ale jak już będziecie na grupach facebookowych nie tylko, to też tam będziecie mieli do tego dostęp. Więc jeszcze chwilę wrzucam. W ogóle wyłączy już się koniec nagrywania. Ha, koniec.